tworzenie lub dostosowywanie planu zasilania w Windows 11. Włącz komputer. Kliknij przycisk Start. Wprowadź frazę panel sterowania, a następnie wybierz taką pozycję z listy. W oknie panel sterowania w polu wyszukiwania wpisz opcję zasilania, a następnie wybierz pozycję opcje zasilania z listy. Wybierz polecenie Utwórz plan zasilania. Wybierz istniejący plan, na podstawie którego ma być utworzony nowy plan. Wprowadź nazwę nowego planu zasilania, a następnie wybierz przycisk Dalej. Rozwiń menu opcji Używa baterii lub jest podłączony i wybierz ustawienia ekranu oraz trybu uśpienia. Kliknij przycisk Utwórz. Po utworzeniu planu możesz zmienić jego zaawansowane ustawienia. Zmiana ustawień zaawansowanych może wpłynąć niekorzystnie na działanie systemu Windows. Przed zmianą jakichkolwiek opcji zasilania zapoznaj się z ich zasadą działania. Wróć do ustawień planu zasilania. Wybierz polecenie Zmień ustawienia planu. Kliknij przycisk Zmień zaawansowane ustawienia zasilania. Kliknij znak plusa obok ustawienia, które chcesz zmienić, a następnie wprowadź żądane zmiany. Kliknij przycisk OK, aby zapisać plan. Kliknij kartę listy odtwarzania w serwisie YouTube, aby znaleźć filmy HP w innych językach. Przeszukaj nasz kanał, aby znaleźć oficjalne filmy pomocy HP.